W Domu Polsko-Słowackim odbył się wernisaż fotografii Barbary Zasowskiej. To kolejna wystawa autorki z cyklu Świat fotografii Barbary Zasowskiej. Tym razem poświęcona budynkom, ich ciekawym kształtom, ale również innemu spojrzeniu przez oko aparatu fotograficznego. Na styku nieba i formy to nazwa obecnej wystawy prac Barbary Zasowskiej. Przygotowane fotografie wykonane zostały głównie w technice fotografii czarno-białej. Ekspozycja dostępna będzie do 12 września. Na styku nieba i formy to kolejna moja wystawa zorganizowana w Domu Polsko-Słowackim. Składa się z 25 zdjęć monochromatycznych przedstawiających architekturę nowoczesną. Są to zdjęcia zrobione w ciągu ostatnich 6 lat, między innymi z Londynu, z Tirany, z Durres, z Krakowa, z Mediolanu i Berlina. Co mogę powiedzieć o tych zdjęciach więcej? Są to fotografie o wymiarach 60 na 90, duży format, tak jak wcześniej wspomniałam, czarno-białe. Akurat na tą wystawę wybrałam proste formy, bo takie najbardziej mi odpowiadają. I w architekturze, jeżeli fotografuję, to właśnie szukam takich najprostszych form, najprostszej kreski. Kiedyś Antonio Gaudi powiedział, że linia krzywa pochodzi od Boga, a prosta jest ludzka, no ale ja jednak chciałabym zostać przy tej prostocie. Jeżeli fotografuję, to wystawy powstają w dłuższym okresie czasu. Wracając z podróży, mam odpowiednie foldery, w które wkładam zdjęcia, jeżeli mam jakieś zaczęte projekty i później, jeżeli mam ochotę zrobić jakąś wystawę, to w tych folderach znajduję odpowiednie zdjęcia o odpowiedniej tematyce.